and keep it. Taki młody. Dobra, and keep it. Sexy? Sexy nie. Bez języka. Bez języka. Super. Usiądź. Once again. Again. Jodo, urwiesz mi rękę. And both hands. I też potrzebujemy twoje takie z radości. O, a... Jak chcesz w lampkę. Ale to nie trzeba. To mnie nie trzeba. Nie, tak? I radosne, tak, takie, tak, wiesz, trochę więcej energii w tym. Dawaj, Holub. Jest! Jest, super. Dzięki. Dzięki. Z dołem, dobra? Kuba, czekaj. Daj, żeby złapać całość. Kuba, bo na szkole. To jest, dobre. Mhm. Ale idziesz. To Kuba ma ciśnienie? Tak. Ma. O, no, wszystko. Ma karabin. Dawaj. Nawet nie na papierze. A żeby na przykład na Insta takie były, jak niektórzy mają, to trzeba wykupować pewnie, czy to. Które nipy. Seba, uśmiechnij się. No jest perfekt. Lego. Smile. Wielki smile, okej. Okay. Super. Jedno takie poważniejsze, jedno pogodne. Tak, mówię, że takie mamy normalnie, wiesz? Dzięki. Halo! Halo! Dobra. Jeszcze tak. Nie, wiem, co to. Karolin. Dobrze, ty mówisz jeszcze raz. Dobra, i teraz... Zobacz, więcej bramek. Dobra, jest w porządku. I urodzie, to teraz takie wytężę. Nie wiesz. Bez sensu. Jest okej, okay, dobra. Super. Jest. Jest super. Dzięki. Ja. Dobra. I czy to jedno poważniejsze takie? Dzięki. A jedno pogodne, co? To było pogodne. Piotr Porosiński, dyrektor regionalny firma Meden Inmed. Nasza firma zajmuje się od 30 lat dystrybucją i produkcją sprzętu medycznego z różnym zastosowaniem w medycynie sportowej, w rehabilitacji, w odnowie biologicznej. Dlaczego Piast? Dlatego Piast, że po pierwsze mistrz Polski, duży nośnik medialny, zależy nam na wzmocnieniu wizerunku firmy na południu Polski. I stąd też podjęcie współpracy z Piastem Gliwice. Piast Gliwice zyska na współpracy z nami w sposób taki, że będą zawodnicy mogli korzystać z bardzo profesjonalnego sprzętu. Mam nadzieję, że będą korzystać tylko z tego sprzętu do regeneracji i odnowy biologicznej, a nie do leczenia kontuzji ciężkich i czego im życzę, żeby tych kontuzji było jak najmniej. Parę zdań o tym, co teraz robisz. Wykonuję teraz terapię TECAR. Jest to połączenie diatermii i elektroterapii. Mhm. A co to za sprzęt jest? To jest Wimbeck, właśnie do prowadzenia tej terapii firmy Meden Inmed. Czyli to jest właśnie jeden z tych sprzętów, które otrzymaliśmy po podpisaniu umowy z firmą Meden, tak? Tak. To jest jeden z wielu sprzętów, które dostaliśmy od firmy. Pomaga nam on w wielu rzeczach, tak naprawdę. Jest
szeroko tutaj wykorzystywany i do form regeneracji i do przygotowania do treningu, przyspiesza to regenerację tkanek na zasadzie po prostu szybszego przepływu krwi w danej okolicy. Czyli pion medyczny Piasta teraz uzbrojony w nowe narzędzia, tak? Uzbrojony i to po zęby. Główne zastosowanie tego sprzętu jest to zastosowanie poprawiające, przyspieszające powrót do zdrowia i do pełni sprawności, czyli rehabilitacja sportowa przede wszystkim i odnowa biologiczna. Dzień dobry. Jak trening? Jest okej? Super pogoda. Jak się czujemy po dzisiejszym treningu? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja mówiłem za Karola, wiesz, to pierwsze. Karol, jak się czujesz? Bardzo dobrze. Dlaczego? Graliśmy trochę giereczkę. I co? No i czuję się zmęczony, czyli dobry trening, tak? O to chodzi. Tak? Że Kuba niewystarczająco się czuje zmęczony. Który Kuba? Szmatuła. Szmatuła. No on zawsze lubi dobić. To jest przykład dla młodzieży. Tak, grywusy. Zawsze są takie treningi strzeleckie po treningach? Zazwyczaj tak, tam chcę tam uzupełnić jakieś strzelanie, głównie rzuty wolne, jakieś rzutki. Tak jest. After first game, before second game, yes? That's it. How do you feel now? I feel good. Good training, powerful. So, ready for against Legia. I'm very happy with the three points. Yeah. It was nice to make my debut, so it's a good feeling this one. Why? Yeah, I have more reason for it. I played in the under 15-16 all the time in number 10, and the last three and a half years I played in number 10, so it means for me it's birthday date for my fiance and for my dad, and it's a big number, so, and I like pressure, so I hope it's gonna help. Nie obserwujesz? No, troszkę cię polatałeś trochę na tych treningach. Tak? No, było trochę. Może spodenki z numerem 1 to zobowiązują. Te spodenki są już tak stare, starsze od węgla, kurczę, to są moje. Chyba z mojego pierwszego seniorskiego klubu, wiesz, i tak się do mnie ciągną. Okej. Okay. Mam trochę historii, nie? Trochę bramek już puściłem. Jak wy się czujecie jako sztab przed tym meczem z Legią? Dobrze. Przygotowani. A wy nie chcecie iść do domu? Razem mieszkacie? Nie. No i co? Zdrowie wróciło? Wróciło. Właśnie tak. To jest. Więc to jest najważniejsze. I z tego się cieszę. Kolejosz, tak? Kolejosz. Kolejosz się rozstrzelał ostatnio. No, rozstrzelał się. Rozstrzelają chłopaki. Fajnie to wygląda. Nie powiem, gdzieś tam śledzę ich poczynania. Wiadomo. Ten Ramirez tam chyba dobrym transferem był. No na razie tam... No co?
jakiś tam pożytek robi, nie? Jakieś coś tam pozytywy swoje daje, więc tam przekłada się to na wynik u nich, więc tam naprawdę no fajnie to wygląda. No tak, czwarte miejsce na tą chwilę przed meczem z Legią. Będą jednym z takich głównych naszych konkurentów do walki o puchary? No wydaje mi się, że tak. No jeżeli tak będą grać chłopaki, no to i to utrzymają, no to na pewno będzie to dla nas konkurent taki, no jeden z mocnych. Na skarpetki patrzysz, czy co? No jak, trzepuj te buty. W który sposób jest lepszy? But o buta, czy but o beton? Najlepiej umyć. Tak jak mówisz. A być z Legią przeprawiać o takie mocniejsze bicie serca? Wiadomo, czy jest w lechu, czy jest w piasie, to wiadomo, ten mecz z Legią jest dla mnie wyjątkowym, wiadomo, jak dla Poznaniaka, więc na pewno to jest jakieś takie, nastawienie na mecz jest takie samo, ale wiadomo, gdzieś ten smaczek tego, że gram z Legią jest zawsze większy, nie? Dobra, no to co, spokojnie się przygotowujemy. A te mecze co 3 dni? Trzy mecze co 3 dni to będzie dla problem? Piłkarza, dla piłkarza jest coś fajnego chyba, nie? No, im się więcej gra, to tym lepiej. Nie? Wnioskuję, żeby tak było zawsze, żeby było więcej kolejek, więcej drużyn w lidze? Wydaje mi się, że tak, albo widzę mistrzów grać. To by było też najlepsze. Dobra. Co 3 dni. To co, po treningu? Idę do domu. Tam jeszcze jedna piła jest. Chciałem zapytać Cię o taki czysto techniczny aspekt. Jak masz, powiedzmy, samochód, czysty, siedzenia masz czyste w środku. No. To jak dbasz o czystość, jak ktoś po treningu cały z błota na przykład, bo panie, przebierasz się, czy masz jakieś pokrowce, czy... No, jak... szczerze, to trochę boli. Tak? Ale nie, no wiadomo, mamy ręczniki i jakoś tam ta... Te siedzenia się nie uwrócą, nie? No tak, bo jesteś spocony, mokry czasami po jakimś treningu, a czasami jest, szkoda auta chyba. Szkoda, wiadomo, nie? Ale... No co, taka kolej rzeczy, gdzieś się... Czyli pokrowce czy ręczniki? No widzę ręczniki. Dobra. No. I tak nakładamy na siebie, siadamy. I tak to w taki sposób? No właśnie zademonstruj, bo to jest ciekawe, nie? Żeby... Zajadamy do Seata. I tak to wygląda. Rejestracja KPR. Dobra. Aha, i dzięki temu, spadamy. A nie lepiej sobie kupić pokrowiec, który po prostu będzie nie przenikał tego brudu? Właśnie mam pokrowiec, to jest rzeczy mało. To po co ci ręcznik? A, bo lepiej za to zamykam. Siedzę, chyba też zakupię jakiś pokrowiec. No chyba tak. Ręczniczek, pelerynka. Jedziecie do Warszawy już, tak? Do Proszowic. Gdzie? Do Proszowic. Do Proszowic? Obok Krakowa. Czemu nie do Warszawy? Pochodzę. Okej, okay, no to pozdrawiamy Proszowice.